idea przemysłu 4.0 to idea, która zrodziła się w Niemczech. Pierwszy raz w 2011 roku o niej zaczęto mówić podczas targów międzynarodowych w Hanowerze. A sam pomysł ma na celu przede wszystkim zapewnić konkurencyjność wytwarzania w oparciu o nowe technologie połączone z internetem. Czy ta idea jest zrealizowana już w Polsce? Ta idea jest relatywnie nową ideą. W Polsce dopiero zaczyna się o tym mówić i możemy powiedzieć, że jesteśmy w drodze do przemysłu 4.0. Firmy rodzime jak Wielton właśnie tworząc nowe systemy produkcyjne starają się, aby te systemy były przygotowane właśnie pod tą ideę przemysłu 4.0 pełnego usieciowienia linii produkcyjnej i pełnej komunikacji dwustronnej od najniższej warstwy produkcyjnej, pojedynczego gniazda maszyny, aż do systemów zarządczych. Mówi się przede wszystkim w tej chwili o konieczności tworzenia wspólnej platformy, takiej platformy opartej na chmurze, gdzie wykorzystywana jest technologia informacyjna i komunikacyjna. I wiele zakładów, głównie w Niemczech, już próbuje wdrażać systemy, które umożliwiają komunikację pomiędzy producentami, pomiędzy dostawcami.